Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Witam cię, Maćku. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. 163. odcinek Niskiego Pressingu. Jak wszyscy już doskonale wiemy, Wojciech Łobodziński nie jest już trenerem Miedzi Legnica. No i dzisiaj z Maćkiem tutaj postanowiliśmy nagrać też no, odcinek, nazwijmy to odcinkiem specjalnym. Porozmawiamy o tym dzisiaj tak na szybko, co się stało, dlaczego się stało i czy to dobrze, że się stało. Maćku, zaskoczony jesteś decyzją właściciela klubu Andrzeja Dedeły? Muszę ci powiedzieć, że nie jestem zaskoczony. Mogliśmy się tak naprawdę tego spodziewać, bo faktycznie sytuacja Miedzi jest bardzo zła, nie ukrywajmy tego. Jak wygląda polska piłka, jak wyglądają realia w polskiej piłce, to wszyscy wiemy i tak naprawdę mogliśmy się tego spodziewać. Także to absolutnie nie czuję się zaskoczony i tyle. Kochani, tak z Maćkiem, oczywiście podobnie jak wy, to główny temat na Leńskich ulicach, w barach, w zakładach pracy. Także my również z Maćkiem od wczoraj na ten temat dyskutujemy i tak trochę sobie postawiliśmy pytanie, czy Wojciech Łobodziński zasłużył na zwolnienie. Traktujcie te pytania jako otwarte. Zachęcamy Was do dyskusji w komentarzach. Piszcie swoje opinie, czy to dobra decyzja, czy zła, czy zasłużył Łobo na zwolnienie, czy też nie. My też te pytanie stawiamy otwarte, nie aspirujemy do tego, żeby dać na nie odpowiedź tak czy nie, ponieważ naprawdę nie wiemy. Natomiast z Maćkiem tutaj sobie wypisaliśmy pewne takie punkty na tak i na nie. No i spróbujemy tak pokrótce je omówić. Zacznijmy od tego, że na tak, jakie argumenty świadczyły według nas jakby na korzyść decyzji właściciela klubu. Przede wszystkim, Maćku, zaczęliśmy od tego, że Wojtek Łobodziński odpowiada. Nie będziemy tu mówić o wynikach, tam wynikać statystyki, bo wszyscy je doskonale znamy, wiemy, ile Tak. punktów ma mieć i jak to wszystko wyglądało. Ale prawda jest taka, że jednak to trener Wojciech Łobodziński odpowiada za wyniki drużyny w pełni, ponieważ Maćku, ty jesteś ojcem szesnym słowa projekt Łobo. I ten projekt Łobo na Ekstraklasę, to rzeczywiście jest projekt Łobo. Trener Wojciech Łobodziński autoryzował wszystkie transfery. To jest jego drużyna, to jest jego projekt. To nie jest tak, że Adidas i dyrektor sportowy Marek Kuby kupowali Wojtkowi zawodników, a on próbował coś z tego skleić. Tylko Wojtek Łobodziński osobiście był zaangażowany praktycznie we wszystkie transfery, co Tak. bardzo często podkreślali wszyscy nasi goście w Niskim Pressingu. Można sobie odwinąć wywiady z tamtego roku, z lata. Zresztą sam trener to potwierdzał, także jakby tutaj chyba trener rzeczywiście No, no brał ma spory udział w tym, co jest teraz. dokładnie taki, wziął pełnię odpowiedzialności za to, bo ta pieczątka projektu Łobo była tak naprawdę na każdym transferze, to co powiedziałeś, i myślę, że też no. Trener Wojtek czuł tę odpowiedzialność i te słowa z wczorajszej, z tego pożegnania, bo chciałem powiedzieć z konferencji, ale z tego pożegnania przed kamerą, chyba też dotyczyły również tego, że jednak zawiódł w pewnym elemencie i myślę, że to jest właśnie ten element, bo ten dobór personalny tych piłkarzy, którzy nie, no, no nie ma się co czarować, oni zawiedli tak naprawdę, więc no, Wojtek bierze w pełni odpowiedzialność za właśnie ten stan. Również tutaj. Tak, przeszacowanie, właściwie to przeliczenie się, chyba tutaj też trener Wojtek Łobodziński i ludzie współdecydujący o transferach w naszej ocenie no, trochę chyba ich poniosło, chyba trochę za dużo nietrafionych transferów, w ogóle generalnie w naszej opinii trochę chyba jednak za dużo transferów, nie wiem czy się z nami zgodzicie, jeszcze raz apeluję, piszcie, za dużo tych transferów. Przypomnijcie sobie, gdy w wiosennych wywiadach, kiedy to mieć pędziła jak niczym pendolino w kierunku Ekstraklasy, mówiono, że zresztą właściciel klubu Andrzej Dedeo również to w Niskim Pressingu powiedział, że tym się różni ta Miedź od Miedzi Dominika Nowaka, że ona już jeszcze będąc w pierwszej lidze, już jest bardziej gotowa na tą Ekstraklasę niż tamta. Że tutaj parę wzmocnień jedziemy dalej, tak? Natomiast wyszło jak wyszło. Latem zamiast korekt mieliśmy kolejną rewolucję personalną w szatni Miedzi i tutaj ja mam wrażenie, że tutaj też jest odpowiedzialność trenera, między innymi współodpowiedzialność trenera, bo też my wszystkiego nie wiemy. No, nie jesteśmy aż tak insiderscy, w ogóle nie jesteśmy insiderscy, tak? I nie wiemy, nie znamy tych kulis, ale
Przynajmniej opieramy się na tym, co nawet na podstawie tych słów, które padały w niskim pressingu, trener Łobodziński brał udział w transferach i po prostu za dużo chyba trochę tych transferów. Część z nich, większość z nich póki co na razie można nazwać nietrafionymi. I to jest jakby kolejny kamyczek tutaj do ogródka byłego już chyba szkoleniowca Miedzi. Maćku, chciałeś coś jeszcze dodać? Takśmy tutaj to Ja ustalili, że myślę, że tak to. więcej transferów nietrafionych niż trafionych. Mówiło się do niedawna, że Oczywiście jest. zaznaczmy, że te nietransfery trafią na dzisiaj, za miesiąc, za dwa mogą się Oczywiście, okazać. oczywiście, ale jednak Czekamy, czekamy na, tutaj tych na rozwój. Niektórzy nietrafionych piłkarze jest. potrzebują więcej czasu, nie? Tak, tych nietrafionych jest zdecydowanie więcej i szczególnie te transfery w linii defensywnej no, okazały się totalnym niewypałem i. No i powtórzyły się jakby błędy z tego pierwszego historycznego naszego, tej pierwszej historycznej przygody w Ekstraklasie. No i co? Dużo się mówiło o tym, że Miedź jest przygotowana, że Miedź wyciągnęła błędy po tym sezonie 2018-19. Wnioski z błędów, tak. Wnioski, tak. Okazuje się, że powtarzamy je niestety, można powiedzieć, kropka w kropkę i to jest bardzo niepokojące i Maćku, co do tej oczywiście defensywy rozwój widzę myśli? zmiany, bo wtedy pan Andrzej Dadeło nie zwolnił trenera Dominika Nowaka, nawet mówił w tym wywiadzie dla Ale o Trybunału tym za chwilę. Sportowego tak, że widzi te różnice. My też to widzimy, bo faktycznie trener Dominik Nowak do końca walczył o utrzymanie, a przypomnijmy, że po pierwszej rundzie, nawet w naszym niskim pressingu, w drugim odcinku mówił o tym, że będziemy się bić i są ambicje walki o pierwszą ósemkę, więc to była całkiem inna sytuacja w tabeli ligowej. No tutaj mamy naprawdę katastrofalną sytuację, 5 punktów i dość duży problem dla przyszłego trenera, o tym też również za chwileczkę porozmawiamy. Zaznaczyłeś problemy, szczególnie no, brak defensywy i tam te ruchy kadrowe zawiody. Tu tutaj się rzeczywiście trudno nie zgodzić, bo praktycznie mamy, no, nawet nie widać za bardzo perspektyw. To też jakby ból głowy dla nowego trenera, bo nie widać za bardzo perspektyw jakby rozwiązań personalnych w tej obronie. Ci liderzy defensywy z poprzedniego sezonu po prostu najzwyczajniej w świecie zawodzą. Pozyskanie piłkarzy do linii defensywnej zawodzą. Nie Tak. ma Gamelbiego, No właśnie, dobrze, że którego poruszyłeś ten temat, bo to jest ciekawa właśnie, historia Maćku, z tym Duńczykiem, bo tak naprawdę odchodzi zawodnik, który wcale nie był najgorszym ogniwem w tej obronie. Moim zdaniem był jednym z lepszych, bo naprawdę w ofensywie dawał dużo, po czym dowiadujemy się, że sztab trenerski, klub nie jest z niego zadowolony, w jakichś okolicznościach odchodzi i no i faktycznie pytanie, czy Carlos Martinez dawał tę jakość, którą dawał Duńczyk? Moim zdaniem nie, bo Carlos Martinez nie tylko moim zdaniem jest jednym z najgorszych defensorów w Miedzi Legnica i no, bardzo słabo wygląda, więc to kolejny taki kamyczek do ogródka trenera Wojtka Łobodzińskiego, bo ta historia z Gamelbim nie jest do końca transparentna i faktycznie również rzuca cień na poukładanie personalne tej drużyny. No ja to bym raczej akurat tutaj kwestia, bo nie znamy, Maćku, tych kulis, tak, prawda, odejścia Gamelbiego to dosyć skomplikowana umowa tego wypożyczenia, tam było trochę takich różnych tych konstrukcji, to może akurat to może to mogło być poza jakby kwestią No trenera, tak, tam może faktycznie kwestia tam była bardziej kwestia tego, że prezesa i dyrektora sportowego, natomiast tak czy tak. siak, tak, już tak stosując odpowiedzialność zbiorową, to jakby mówiąc o klubie, to może niekoniecznie to była dobra decyzja, jak już prawa strona to lewa, no to tam też mamy poważne problemy, także Hubert Matynia wciąż nie może się odnaleźć, Miedzi Legnica, Jurij Karolina jest grubszy ode mnie i od ciebie razem wziętych, no ale to akurat jakby to jakby nie jest jakby wina trenera czy też kogokolwiek, tak, no piłkarz no, jest po prostu, no wygląda, no po prostu trudno było się go, no naprawdę, katastrofa, Tak. katastrofa. Jak się sypie, to wszystko, tak? I przejdźmy jeszcze do jednej rzeczy. Ona się wiąże z tym, co już wymieniliśmy, że trochę tutaj trener jakby przeszarżował, trener, dyrektor sportowy i generalnie klub. Ja już mówię, bo to tak trudno rozbijać na poszczególne osoby, ale mówimy dzisiaj o Wojtku Łobodzińskim. Z tymi transferami i po prostu no, została według nas zaburzona. Według nas, no wiecie, my wyrażamy tutaj swoją opinię, ale no my też nie żyjemy w próżni z Maćkiem i funkcjonujemy w środowisku, tak? Rozmawiamy z różnymi ludźmi i też różne informacje do nas docierają, tak jak Tak. same, jak i do was, bo to od wczoraj mój Messenger to na przykład no płonie, tak?
z wieloma osobami dyskusje, różne informacje. Wiadomo, jak to bywa. Część z nich może jest nie do końca prawdziwa, część prawdziwa, ale zawsze trzeba jakoś to średnio wyciągnąć. Ta rewolucja kadrowa spowodowała taką szatnianinę, ta równowaga została z pewnością zaburzona. Pamiętasz, Maćku, myśmy się strasznie jarali tą atmosferą w drużynie Miedzi z poprzedniego sezonu, która robiła awans. Tam to było Tak. czuć, tam nawet, tam naprawdę, to tam była atmosfera, tam był ten team spirit, tam po prostu to była taka paczka kumpli, to było tak naprawdę czuć. Teraz w ogóle tego nie ma. To był zespół przez duże Z. Wszyscy to podkreślali. Oczywiście. To jest tak, jeżeli no, szatnie jest no generalnie United Colors of Benetton, Wieża Babel. Ja wcale nie jestem przeciwny takim rozwiązaniom, tylko że to jest oczywiście to jest obarczone wielkim ryzykiem, bo wiadomo, atmosferę robią głównie wyniki. Jakby były wyniki, jakby to odpaliło pierwsze parę meczów, drużyna by wygrała, byłoby, wszystko by super funkcjonowało, ale jeżeli gorzej, jeżeli nie ma wyników, jest dół, to w tym momencie ciężko to podnieść. Tam nikt chyba jednak, no nie wiem, no trudno znaleźć kogoś, kto będzie tam chciał umierać za Miedź, walnął pięścią stół. Zresztą w którymś odcinku już o tym mówiliśmy, tak? Sygnalizowaliśmy ten temat i to nie jest tylko nasza opinia, tylko mądrzejszych głów od nas Tak. osoby też to mówią, dziennikarze, kibice. To się po prostu czuje, tam nie ma atmosfery, zresztą tu niektórzy piłkarze, Polacy też się skarżą tutaj też. Czytacie Twittera, też ten temat padł, o ile pamiętam, w pokoju Miedzi forum Kamila Warzochy na Twitterze, forum, Jezus, przepraszam, Miedzianu, jak mam. forum Miedzianu. Tak, forum Miedziano oczywiście, naszego kolegi Kamila Warzochy, polecamy udział w tych programach, tam też ten temat padał, że kiedy to piłkarze się żalą, że no, szatnia Miedzi jest podzielona, też jakby też trochę po liniach takich językowych, tak? Grupa hiszpańskojęzyczna, polskojęzyczna, nie ma integracji. Piłkarze nie spotykają się, nie spędzają wolnego czasu. Dzień w klubie to jest kolejny dzień w biurze. Na tej zasadzie niektórzy piłkarze się żalą, że tak jest. I ja wierzę, że rzeczywiście tak może być. Jakby to wszystko bierze się do kupy, to jest splot różnych sytuacji, różnych czynników. Nie ma wyników, nie ma atmosfery, wszystko się sypie. No i niestety, po prostu, no, nie wygląda to źle, ale, Nie wygląda to dobrze. nie wygląda dobrze oczywiście, ale, bo my tak, bo my z Maćkiem naprawdę nie mamy zdania na ten temat takiego jasno wyklarowanego i żeby nie było tak pesymistycznie, mamy też swoje argumenty na to, że nie do końca decyzja o zwolnieniu Wojtka Łobodzińskiego była dobra. I tutaj też się warto rozważyć, bo naprawdę warto się zastanowić. W punkcie pierwszym wypisaliśmy sobie taką rzecz. Wojtek Łobodziński jako legenda klubu zasłużył na dokończenie sezonu. Tak, absolutnie. Przypomnijmy, że Przynajmniej rundy. Dominik Nowak taką szansę dostał. Inna sprawa, że po 12 kolejkach Dominik Nowak miał dwa razy więcej punktów bodajże, tak? W tej ekstraklasie. No ale jednak. I tutaj taka uwaga, że bardziej winy zaistniałej sytuacji należałoby poszukać wyżej, we władzach klubu, w strukturach. No jest dyrektor sportowy, jest właściciel, no przede wszystkim główne decyzje to należą tutaj, wszystkie są akceptowane przez pana Andrzeja Dadę, a może Wojtkowi trzeba byłoby jednak dać szansę. Maćku, coś dodaj. Czy wiesz, znasz moje zdanie, bo my rozmawialiśmy praktycznie po każdym meczu i moje zdanie jest takie, że ja bym trenera nie zwolnił. Oczywiście mi się marzy taki układ w Miedzi jak Giroud w Auxerre, tak? Czyli trener na lata, na te dobre czasy, na złe czasy. Jeżeli mielibyśmy spaść z Wojtkiem i on miałby dostać drugą szansę na wprowadzenie, to ja się pod tym podpisuję. No wiemy, że taka historia w Miedzi nigdy nie A ja się pod ogląda. tym podpisuję tak, że nawet pióra mam przy sobie i też Super, ja osobiście też również. bym się pod tym podpisał. Ale naprawdę to by pokazywało pewną stabilność w Miedzi od tej strony zarządzającej. Ja uważam, że i tak pan Andrzej Dadeo wykazał się dość dużą cierpliwością, bo dochodziły do nas słuchy, że już no, ten gorący fotel pod trenerem się gdzieś tam zapalił i faktycznie na kilka kolejek wcześniej już mówiło się o tym, kto mógłby, i to takie sygnały z klubu dochodziły, kto mógłby ewentualnie zastąpić
Wojtka Łobodzińskiego. Ja myślę, że piłkarze również o tym widzieli, bo dochodzą do nas sygnały z szatni, że trener gdzieś od kilku spotkań, szczególnie po Stali Mielec, było widać pewne zwątpienie w zachowaniu trenera Wojtka Łobodzińskiego. Ja nie ukrywam, że faktycznie ten mecz. Ja byłem umiarkowanym optymistą, może bardziej realistą nawet, ale wydawało mi się, szczególnie po meczu z Legią Warszawa, że jesteśmy na dobrym kierunku. Ja nawet to mówiłem w niskim pressingu, że dajmy spokojnie popracować trenerowi Łobodzińskiemu, bo ja wierzę w jego myśl trenerską, ale po meczu ze Stalą Mielec sam zacząłem wątpić, bo ten mecz był bardzo zły. No ten mecz z Rakowem już wyglądał Ten mecz troszeczkę był inaczej. katastrofalny, nazywajmy rzeczy Tak, po ale imieniu. mecz ze Stalą Mielec był katastrofalny, ale to nie zmienia mojego zdania, że ja bym trenerowi Łobodzińskiemu dał dokończyć rundę. Rundę tę jesienną i później zastanowiłbym się, usiadłbym do rozmów, zapytałbym trenera, czy on widzi sens ciągnięcia tego wózka, czy on ma pomysł na grę. I wtedy byśmy doszli do jakiegoś porozumienia i wyciągnęli jakieś wnioski. A w trakcie rundy po 11 meczach czy po 12 meczach trener odchodzi, no i budujemy od początku, tak? Na razie jest trener Radek Bella rozwiązaniem przejściowym. Zobaczymy na jak długo, Ale bo. Maćku, zaraz do tego przejdziemy, ok? No tak, no tak. Jeżeli pozwolisz, drogi przyjacielu, zakończymy tam, no bo też wiem, że zrobiłeś taki mały research i chciałem, żebyś podzielił się z naszymi widzami tymi informacjami. Ja się podpisuję, Maćku, po tym, co powiedziałeś. No, ja osobiście, ja też, no my. Też jestem przeciwny zmianom. Nie podobają mi się zmiany na ławkach trenerskich w trakcie sezonu, w trakcie rund. No, są sytuacje takie, że czasami trzeba to zrobić. Ja myślę, że tutaj taka sytuacja no wcale no nie była aż taka konieczna. Jest źle, może ten Rubudziński by wyciągnął z kryzysu. Nie obawiasz się, Maćku, nie pomyślałeś o tym, że Andrzej Dedeo właśnie może obawiał się, żeby nie zrobić tego samego błędu. Pamiętasz, jak z Dominikiem Nowakiem, kiedy Dominik Nowak po degradacji nadal otrzymał kolejny kredyt zaufania, okazało się, że jednak to był błąd, tak? Może Andrzej Dedeo właśnie no, wyszedł z tego założenia na zasadzie wyciągania wniosków. No. No, szkoda, że nasz Możliwe, klub nie wyciąga możliwe. wniosków z pozostałych błędów, tylko akurat z tego. Natomiast no, z tą zmianą trenera, Maćku, kochani, słuchajcie, no, wejdzie teraz, no nie wiem, czy teraz, czy za tydzień przyjdzie nowy trener. No, za chwileczkę o tym porozmawiamy. No, i co on zrobi? Generalnie wchodzi trener X, czy to będzie Ireneusz Mamro, czy Banasik, czy ktokolwiek, czy Pep Guardiola. No i generalnie on ma materiał ludzki, ma drużynę niezbudowaną przez siebie, tylko przez Wojtka Łobodzińskiego i Marka Ubycha i Andrzeja Dedę. No i generalnie on może mieć zupełnie inną wizję. Może dlatego ponoć, jak donosił portal meczyki.pl, trener Banasik odmówił. Może, my nie wiemy dlaczego. Może dlatego odmówił, bo to realnie ciężko tak się wchodzi tak w czyjeś spodnie, bo albo to są w nogawkach za ciasne, albo na tyłku za ciasne, albo no nie wiem, no generalnie no tak to już jest. Także z tym zwolnieniem możliwe, że no może trochę szkoda, że jednak ten Łobodziński nie dostał szansy. Ja powiem tak przewrotnie, nie wiem, może mnie tutaj nieźle schejtujecie w komentarzach, ale mi też się marzy taka wizja, taką Maćku, jaką ty przedstawiłeś z Giroud, czy z Alexem Fergusonem, czy z Arsenem Wengerem, czy jeszcze tam jest kilku takich szkoleniowców, którzy przez wiele lat pracowali w jednym klubie. Jeżeli Miedź by spadła z Ekstraklasy, no mówmy się, ciężko się będzie utrzymać. Ale już to No nie wiem, no, przerabialiśmy. są poważniejsze problemy na tym świecie, tak? No, no. No to spadniemy, no i budujemy po prostu jeszcze raz, tak? Tak, dokładnie. Miedź jest klubem w Ekstraklasie, jest jednym z najniższych budżetów, no to nie jest problem typu, że Legia Warszawa spadła, czy Lech Poznań, to byłaby sensacja, tak? Natomiast Miedź Legnica jak spadnie, no wiadomo, że nas to będzie boleć, nie będziemy, nie wiem, szampanów otwierać, no ale może próbujemy jeszcze raz. Fakt, faktem, trener Wojtek Łobodziński brutalnie zderzył się z Ekstraklasą, może za bardzo uwierzył w to, jakim jest już super trenerem, bo natomiast od razu zaznaczam, jest bardzo dobrym trenerem. Tutaj uważam, że Wojtek to jest naprawdę tego chłopaka zobaczymy jeszcze w dobrych polskich klubach. To jest dobry trener, a będzie jeszcze lepszy trener. Po prostu nie powiodło się, tak? To jest trenerem. Zresztą, Maćku, to ty na to zwróciłeś uwagę. Jakże inny odbiór byłby trenera Łobodzińskiego, gdyby na przykład Luciano Narsing w Warszawie jeszcze i trzecią na 3-0 nie zabawił się tylko na szyby na 3-0. Może ten mecz byłby zamknięty. Angelo Rodriguez strzelił karnego w Częstochowie. Może mieć miałaby 4 punkty więcej i dzisiaj wszyscy byśmy byli w innych nastrojach. Tak. Także
jest z tenerami. I teraz ja już kończę i jeszcze jedna rzecz, bo to jest ten argument na nie, że ta decyzja nie do końca może była słuszna, bo to może jednak, może to jednak właściciel klubu powinien, wiadomo, że łatwiej zmienić trenera, tak, na zasadzie, przyjdzie nowe mioto, może coś to da, ale to jest takie trochę też przykrywanie własnych błędów, tak, bo może tam jeździć rzeczywiście, może warto po raz kolejny zadać pytanie, gdzie jest ta tożsamość Wiedzi, gdzie jest ta doktryna, ta filozofia, którą klub się kieruje. Bardzo dobre Jak pytanie odpalicie tu postawiłeś. wiosenne niskie pressingi, no to usłyszycie, że właściwie cały tamten sezon to słyszeliśmy. Repolonizacja szatni, odmłodzenie szatni, Tak. ta miedź będzie inna, bardziej gotowa, tym bardziej no, generalnie z tych rzeczy już praktycznie nic nie zostało. I za chwilę spadniemy i będziemy budować od nowa. A za chwilę czeka nas nowy trener, który będzie pracował, jakby będzie układał sobie tam na zamek, ale nie ze swoich klocków, bo nie wiadomo, no bo to on ich nie kupował. To tyle może. Także to mamy tutaj duże wątpliwości, czy to była dobra decyzja, czy zła decyzja, czy Łobodziński zasłużył na zwolnienie, czy też nie zasłużył. Czekamy na Wasze opinie. Piszcie. Tak, A piszcie w dzielcie się komentarzach. z Teraz, nami. Maćku, trochę ten temat, który ty wywołałeś, to go zacznij teraz. To czekamy na nowego trenera. Póki co, Radosław Bella. Póki co Radosław Bella, nie wiemy tak naprawdę, z kim rozmawia pan Andrzej Dadeło. Z przecieków wiemy, że odmówił trener Banasik i A również, redaktor Włodarczyk to tak, podał w ale również meczkach.pl. dowiadujemy się, że nie ma tematu Ireneusza Mamrota, co mnie dość mocno Ponoć. ponoć, taka informacja. No różne źródła różnie podają. A z drugiej strony dowiadujemy się gdzieś tam z zakulisowych rozmów z pracownikami klubu, że jest temat byłego trenera Miedzi Legnica, więc tak naprawdę od razu pierwsze skojarzenia to Piotr Tworek, tak? Również jeden z naszych gości niedawnych, Może wkrótce najbliższy. może tak, może również No, najbliższy gość. czekamy. Zobaczymy, czekamy. Ja dzisiaj rozmawiałem z kilkoma byłymi trenerami Miedzi Legnica. Oczywiście niektórzy nie chcieli się podpisywać pod tym, ale rozmawiałem, z czego jestem bardzo dumny, wczoraj z trenerem Jerzym Jastrzębowskim, z legendą Lechii Gdańsk, ale również i z byłym trenerem Miedzi Legnica. Pan trener Jastrzębowski był rozgaryczony zwolnieniem Wojtka Łobodzińskiego, bo on uważa, że nie da się pracować, nie da się jakiejś myśli trenerskiej tak naprawdę wdrożyć przez 11-12 meczów, więc dla niego ta decyzja właściciela Miedzi jest totalnie niezrozumiała. I to właśnie on również zwrócił uwagę na to, co by było, gdyby Angelo strzelił tego karnego, co by było, gdyby Narsing nie popisywał się technicznymi panenkami, tylko strzelił na 3-0 z Legią. Więc Wojtek Łobodziński dzisiaj byłby w całkiem innej sytuacji, my byśmy w Legnicy byli w całkiem innej sytuacji. Jeden z trenerów zwrócił, praktycznie wszyscy zwrócili, moi rozmówcy, uwagę na te rodzynki w tym cieście trenera Łobodzińskiego, że było ich po prostu za dużo. Że Wojtek Łobodziński niestety rozbił zespół i to tutaj się zgadzam w 100% z moimi rozmówcami, bo z doskonałego teamu, z doskonałej drużyny, która awansowała do pierwszego zespołu, trener chcąc wzmocnić jakość tej drużyny, no niestety wprowadził tak dużo indywidualności, które nie były w stanie się zgrać i przenieść tej jakości w zespołowość. I tutaj wszyscy trenerzy podkreślali, że to był największy problem Miedzi Legnica. Brak atmosfery, brak lidera, o czym ja często powtarzałem, bo w Miedzi nie widać takiego lidera, który byłby w tym No to o tym kryzysie. już rozmawiam. Tak, tośmy No dzisiaj więc właśnie, ale podkreślali już. mówię, że ci moi rozmówcy również to Aha, podkreślali, bo. więc to jest jakby główny argument, czyli no niestety, za dużo indywidualności, za mało zespołowości i no i tyle. Nic, Ty tylko poruszyłeś, zgodzić się, Paweł, Maćku. ja tylko dokończę, bo ty poruszyłeś fajny temat Oczywiście, oczywiście, słucham. tej tożsamości Miedzi i myślę, że właśnie tej tożsamości też zabrakło w tych działaniach, bo my nie wiemy, bo popatrz, trener Jarosław Skrobacz, jak przychodził do Miedzi Legnica, to miał budować właśnie w oparciu o młodzież z Akademii. Zobacz, te piękne hasła, te piękne idee
zdewaluowały się, tak? Po raz kolejny Po raz kolejny możemy o nich zapomnieć. Marek Ubych ruszył na zakupy we wszystkie kierunki świata i zbudowaliśmy znowu międzynarodowy zespół. My z Pawłem nie jesteśmy Którego za absolutnie. chwilę nie będzie po spadku. Tak, ale my z Pawłem nie jesteśmy absolutnie za takimi rozwiązaniami, bo uważamy, że europejska, światowa piłka idzie w tę stronę, tylko trzeba to bilansować. To musi być strawne, to musi być wszystko poparte jakąś myślą, jakąś tożsamością. Tej tożsamości po prostu u nas nie ma i po raz drugi niestety mamy katastrofalną sytuację, grożącą spadkiem. Tutaj kto jeszcze nie czytał, to polecam wywiad z Andrzejem Dedeą, który przeprowadził redaktor Antek Bugajski, nasz stały gość i ekspert niskiego pressingu na łamach przeglądu sportowego. Jest w wydaniu internetowym, także spokojnie sobie znajdziecie. Nawet Warto. Andrzej Dedeo powiedział, takie jest tam zdanie, już teraz z głowy nie zacytuję, ale dało jasne do zrozumienia, że uratowanie ligi będzie zadaniem bardzo trudno wykonalnym, powiedzmy to delikatnie, także zresztą tak na Pamiętasz to moją tak to wygląda. historyczno-statystyczną analizę No tak, tych wszystkich zespołów niestety się sprawdza. po 10 kolejkach? No niestety, Niestety się, niestety, także jesteś współwinny, będziesz tak. współwinny spadku będziesz, Miecie Maćku. w stożku Ja jeszcze chciałem się lądowania. odnieść, Maćku, ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, do jakby potwierdzić, jakby tu powiedzieć, że twoi rozmówcy, ja ich akurat znam, trudno się z nimi nie zgodzić, trudno się z nimi nie zgodzić, no ale uszanujmy ich wolę, tak? Tak. Trudno się z nimi nie zgodzić. Jeszcze chciałem od siebie dodać, że tutaj, no właśnie, jeżeli chodzi o tą tożsamość, o to przeforsowanie, no po prostu, zbyt dużo bytów w tym jednym zespole, za dużo tej mieszanki międzynarodowej. To już mówiliśmy, to już nie będziemy się tyle powtarzać, ale jakby to odniosę się jakby do tego, żeby może przestać się koncentrować, że Wojtek Łobodziński zrobił to źle, to źle, to źle, to źle. Tak, okej, może, tak jak mówiliśmy dzisiaj, zderzył się, może trochę przeszacował, przeszarżował, okej, ale to jest młody szkoleniowiec, kiedy ma popełniać błędy? Jak będzie miał 60 lat? Tak, tylko że tutaj może pójść w tą stronę, zastanowić się naprawdę nad filozofią klubu, nad po prostu, co władza do tego klubu robi źle i to po raz kolejny, tak? Bo ja przyznam się, kochani i Maćku, że ten argument, że to jest taki trochę wyświechtany argument, że, no, że taki, ten rynek jest tak zepsuty, że po prostu no, nie stać nas na polskich piłkarzy. Tak, Tanie ściągnąć tak. Hiszpanów, Portugalczyków, Słowaków, starych czy młodych, nieważne, Czechów, nie wiem, kogokolwiek, bo Polacy to są za drodzy, a już szczególnie młodzi Polacy to już w ogóle za drodzy. Tak. Może i tak, no, ja wiem, że to są, wiemy, że ten rynek jest trochę patologiczny, no ale z drugiej strony, słuchajcie, przyjeżdża do nas Stal Mielec. Zwróciliście uwagę? Pierwszy 11 ilu było piłkarzy zagranicznych, cudzoziemców? Jeden. Czy te nazwiska z wyjściowego składu, nie mówiąc o ławce rezerwowej Stali Mielec, powalają na kolana? Znacie kogoś tam takiego wow? Żebyście chcieli sobie z nim fotkę zrobić i rzucić na Face'a czy na Instagrama? Tak. Bo ja z żadnym. Ile punktów ma Stali Mielec? Popatrzcie w tabelę. W Legnicy wygrała 2-0. I zagrała fantastycznie. Andrzej Dedeo jest totalnie zajarany trenerem Majewskim, o czym też mówił w wywiadzie, który wam przed chwilą poleciłem, który znajdziecie w przeglądzie sportowym. Także, no nie wiem, co Stal Mielec wydała jakieś grube miliony na tych piłkarzy. No, naprawdę. Ja kiedyś kupowałem przez wiele lat jakby te teksty, ale przestałem. Także słuchajcie, kochani, reasumując, to nie jest tak. Oczywiście to, że ja to mówię, no to traktujcie to jako naszą opinię, bo to z Maćkiem tutaj to już mocno przegadali, zanim kamerkę włączyliśmy, ale to nie jest tak do końca, że ten Miedzianka ma 5 punktów i Wojtek Łobodziński zwolniony, jego wina, a teraz jedziemy dalej. No nie, nie, to nie jest wina Wojtka Łobodzińskiego, zresztą na koniec Wojtku, jeszcze tutaj jako niski pressing, tak? Chcielibyśmy Tobie serdecznie podziękować za te emocje, które będziemy do końca życia pamiętać, zresztą tak samo jak dziękowaliśmy trenerowi Dominikowi Nowakowi, zawsze będzie dla nas Tak. wielką postacią w historii legnickiej piłki, tak samo Wojtek, zawsze Ty będziesz i tutaj jako Maciek, ja, my jako Niski Pressing Ci serdecznie dziękujemy za te niezapomniane chwile i życzymy Ci powodzenia i uważamy, że będziesz naprawdę prowadził jeszcze inne kluby w Ekstraklasie i czego Ci życzymy i zawsze będzie Niski Pressing Tobie kibicował i liczymy, że na pewno Wojtek Łobodziński zagości jeszcze w Niskim Pressingu jako gość. A kochani, czekamy w takim razie na nowego trenera Miedzi, bo życie nie znosi próżni. No i co, możemy Wam jeszcze tylko na koniec obiecać, że na pewno, gdy pojawi się nowy trener Miedzi, no to zrobimy wszystko,
żeby przeprowadzić z nim wywiad i żebyście mogli poznać pomysł nowego trenera Miedzi na utrzymanie się w Ekstraklasie, choć będzie ciężko. To tyle? Tak, ja Maciek, nie bo mam tak nic do jakoś dodania, bo smutno ja się wiem, zrobiłeś. Wiara umiera no to ostatnia. tak, ale no to okoliczności nie są wesołe, więc bardzo, No nie. bardzo mi się podobały twoje słowa o trenerze Łowodzińskim, więc no super, mogę się tylko Dziękuję Ci podpisać. bardzo. Mogę się tylko Dziękuję Ci podpisać bardzo. i liczę również na to, że trener To są Wojciechowski nasze. będzie chciał jeszcze u nas zagościć i już dziś ma jakby zaproszenie otwarte. Tak jest, tak jest, tak jest, Maćku. Maćku, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również Pawle, dziękuję Państwu. Wam, kochani, dziękujemy i do usłyszenia, i do zobaczenia. I pamiętajcie, nadzieja umiera ostatnia. Ja cały czas się pocieszam, jeszcze muszę to powiedzieć, ja cały czas się pocieszam historią, Maćku, twojej ukochanej ligi, Serie A Seria. włoskiej, kiedy to Crotone przed kilkoma sezonami wszyscy skazywali Crotone na spadek i wtedy trener Davide Nicola zanotował fantastyczną serię i się utrzymał normalnie cudem, no i potem musiał z Crotone, popatrzcie na mapie, to już tam sam koniec Kalabrii, dalej to już jest tylko morze, to Pawełku, już ale sam pamiętasz, było co czasu było i musiał sukcesem? I rowerem pojechał do Tak, Mediolanu. ale Powiedział, że pamiętasz, jak co się było utrzyma, to sukcesem pojedzie rowerem Crotone w do Mediolanu tamtym trener sezonie? Nicola i pojechał, utrzymał się i musiał pojechać rowerem do Mediolanu. Tak. Paweł, Co ale relacjonowało pamiętasz, wszystkie co było postanowienia. sukcesem Crotone? Obrona, po prostu żelazna obrona i to był no, po prostu klucz do sukcesu. I to był klucz do sukcesu. Kochani, tym Kropka. optymistycznym akcentem, aby miedź poszła śladem Crotone, tego sobie życzymy. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w sieci i do zobaczenia na stadionie Miedzianki. Hej, miedź! Hej, mieć.